Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na kapitalbuk.pl. Już za tydzień. 16 marca od 10 do 20 w Gdyni przy ulicy 10 lutego 33 w Domu Rzemiosła odbędą się pierwsze targi książki patriotycznej organizowane przeze mnie. Wśród gości wiele znamienitych piór: Stanisław Srokowski, Stanisław Michalkiewicz, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, dr Anna Mandrela, dr Ewa Kurek, Adam Wielomski, Tomasz Sommer, moja skromna osoba i wielu, wielu innych. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w tym, tą inicjatywą. Ja rozpoczynam w ogóle tym wydarzeniem moją inicjatywę targów książki patriotycznej, która polegać będzie na organizowaniu targów w różnych miastach Polski, tam gdzie dotychczas takie targi się nie odbywały. 6 kwietnia będziemy w Łodzi, 27 kwietnia będziemy we Wrocławiu. Będę Państwu podawał szczegóły organizacyjne następnym razem, więc mam też prośbę do tych z Państwa, którzy nie mogą być. Przekazujcie, udostępniajcie te informacje swoim krewnym, swoim znajomym, wszystkim patriotom, bo taka okazja, spotkanie tylu ludzi pióra wydających od lat książki patriotyczne, książki związane z Polską w jednym mieście, to się często nie zdarza. Mam nadzieję zresztą, że będziemy się częściej spotykać. Państwa zapraszam do udziału w najbliższych targach 16 marca w sobotę. Do zobaczenia. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle co niedzielę zapraszam na przegląd tygodnia. W minionym tygodniu najważniejszym wydarzeniem były oczywiście protesty rolników. Może się wydawać, że rolnicy odnieśli częściowy sukces, bo Unia Europejska ustami swojego światłego przedstawiciela, komisarza Janusza Wojciechowskiego, ogłosiła, że zamierza się wycofać z części Zielonego Ładu. Ja bym tutaj ostudził trochę entuzjazm środowisk rolniczych, bo pamiętacie pewnie panowie ten dowcip z czasów PRL-u. Jak partia mówi, że nie da, to nie da. A jak partia mówi, że da, to mówi. I tu trochę wygląda tak samo, bo pan Janusz Wojciechowski mówi tak: będzie propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników. Takie pieprzenie o Chopinie. I co tutaj mówi? Komisja Europejska zgodziła się odstąpić od karania gospodarzy, którzy nie spełnią wygórowanych celów środowiskowych. I na przykład zapowiedział, że ma zostać zlikwidowany ten pomysł o przymusowym ugorowaniu 4% ziemi. Przymusowe ugorowanie, to ja muszę przetłumaczyć z tej lewackiej nowomowy, co to jest. Ugorowanie to jest doprowadzenie ziemi żyznej do ziemi nieżyznej, czyli zamiany ziemi, na której się rodzą produkty, warzywa, owoce, prawda, do ziemi, na której nic nie można uprawiać, czyli klasyczne socjalistyczne marnotrawstwo, czyli zamiana czegoś, co działa, w coś, co nie działa. Wymyśliła tutaj Unia Europejska i przekazał to pan Wojciechowski, że jak był pomysł obowiązkowego wprowadzenia tego tak zwanego ugorowania, to teraz już tutaj Unia Europejska wejdzie w etap łagodności i po prostu wprowadzi to fakultatywne. Ci, którzy się zdecydują ugorować ziemię, to będą mieli jakieś przywileje, i na przykład dotacje, a ci, którzy tego nie zrobią, to stracą dotacje i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym tutaj nie wierzył w jakieś tam specjalne obietnice Unii Europejskiej. To jest takie puste gadanie, żeby na chwilę osłabić protesty. Ja mam nadzieję, że te protesty ruszą potem jeszcze raz ze zdwojoną siłą. Donald Tusk zapowiedział, że się w sobotę chce spotkać z rolnikami, oczywiście na swoich warunkach, w jego miejscu i tak dalej, i tak dalej. No, mam wrażenie, że doprowadzi to do tego, że te protesty na chwilę się uspokoją, bo rolnicy jako prostolinijni ludzie uwierzą, że Donald Tusk mówi prawdę, a Komisja Europejska nie chce ich oszukać, ale jak się poczują oszukani, to znowu wyjdą na ulicę. Ja zresztą uważam, że środowiska rolnicze będą teraz pacyfikowane nie tylko przy pomocy administracyjnych metod, tych wszystkich niekorzystnych dla nich, prawda, rozporządzeń, limitów ugorowania i tak dalej, ale uważam, że będą też bardzo infiltrowane przez agentów bezpieki i przez prowokatorów, którzy będą się chcieli dobrać do pieniędzy rolników. Dlaczego? Bo pani von der Leyen już zapowiedziała, że jakieś tam będą
pieniądze, kompensaty dla rolników, którzy wskutek Zielonego Ładu tracą swoje źródła dochodów. I znając Unię Europejską, to oczywiście będzie to, będą tutaj całe skomplikowane mechanizmy biurokratyczne, więc tylko czekać, aż w środowiskach rolniczych pojawią się jacyś szemrani biznesmeni, wcześniej niezwiązani z żadną branżą rolną i nikomu nieznani, którzy będą robić wszystko, żeby sobie te pieniądze przytulić. Także, drodzy rolnicy, ja popieram wasz protest i trzymam za was kciuki. Dajcie temu rządowi popalić jak najbardziej tylko możecie. To uważajcie, bądźcie wrażliwi na wszystkich tych takich misiów, którzy odgrywają rolę przesympatycznych, pojawiają się nie wiadomo znikąd i chcą przytulać te dotacje z Unii Europejskiej. Dbajcie o to, żeby do nich nie trafił ani jedno euro. I uważajcie też na prowokatorów, bo wiem ze swoich źródeł, że służby dostały polecenie od Tuska, żeby spenetrować środowiska rolnicze, poupychać tam możliwie dużą ilość agentów, żeby ich wykorzystać do prowokacji, to znaczy do jakichś takich działań chuliganckich, bandyckich albo jakichkolwiek jeszcze innych, żeby zohydzić obraz strajkującego rolnika w polskim społeczeństwie. Także trzymajcie się dzielnie, nie dajcie się i przede wszystkim nie wierzcie. Nie wierzcie tym kłamcom, oszustom, złodziejom, cwaniakom, hochsztaplerom, nie wierzcie Tuskowi, bo przecież on kłamie, on żadnego kompromisu nie chce. Jego celem jest zniszczenie polskiego rolnictwa i tylko tyle, żeby lepiej mieli rolnicy niemieccy i żeby pozbawić Polskę bezpieczeństwa żywnościowego. Także nie miejcie złudzeń, że jest inaczej. Walczcie o swoje do końca. Nad Mazurami pojawiły się tajemnicze balony. W ciągu 48 godzin w kończącym się tygodniu na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego zidentyfikowano nie jeden, a trzy aż niezidentyfikowane obiekty latające, ale nie UFO, tylko balony i podano komunikat, że są to balony meteorologiczne. W poniedziałek, 4 marca, media poinformowały o tym, że takie obiekty zostały odnalezione w powiecie ostruckim, w powiecie węgorzewskim, a trzeci w gminie Świętajno, tam nad jakimś jeziorem. Wszystkie trzy obiekty zostały zabezpieczone, zbadane i zabrane przez wojsko. I tu widzicie Państwo, jak to się mści wprowadzanie społeczeństwa w błąd od samego początku. Przecież jeżeli to były balony meteorologiczne, to po co to wojsko? O wojsku można w Polsce wiele powiedzieć, ale nie to, żeby się zajmowało meteorologią. Przynajmniej się nie powinno zajmować meteorologią. No, mnie się wydawało, że wojsko służy walczeniu, temu, żeby walczyć i zajmować się sferą obronności państwa. Ale mimo wszystko tutaj po te balony, które zidentyfikowano na Mazurach, przyjechało wojsko. Nie wiadomo, czy wojsko, czy ostatecznie zwykła cywilna prokuratura się będzie zajmować wyjaśnianiem losu tych balonów. Natomiast rzeczniczka prokuratury w Elblągu, pani Ewa Ziębka, udzieliła wywiadu Polskiej Agencji Prasowej i tam się znalazło takie zdanie, bardzo, bardzo ciekawe, na które nikt nie zwrócił uwagi. Ono brzmi tak. Na elemencie balonu spod Miłakowa były napisy cyrylicą. No, jak napisy były cyrylicą, a niedaleko jest granica z obwodem kaliningradzkim, no to zgadnijcie Państwo, skąd te balony meteorologiczne na Polskę wleciały i dlaczego akurat one chciałyby tą meteorologią się zajmować na terenie Polski, skoro klimat w obwodzie kaliningradzkim tak bardzo się nie różni od klimatu na Mazurach. Bardzo to zagadkowe. Podobnie jak całe te balony meteorologiczne. Ja jak czytałem o tych balonach meteorologicznych, rzekomo meteorologicznych i spróbowałem się czegoś dowiedzieć, to mi się taki dowcip przypomniał, jak to podaje radziecki ośrodek propagandy w latach 80., że imperialistyczny samolot zaatakował traktor pracujący pokojowo na polach Ukrainy. Kropka. Wykreślono drugie zdanie. Traktor odpowiedział ogniem i odleciał w nieznanym kierunku. I wydaje mi się, że to są mniej więcej balony tak samo meteorologiczne, tak samo pokojowe jak ten ciągnik z tego dowcipu o polach ukraińskich. Zwłaszcza jak jest napisany tutaj cyrylicą. No ja nie chciałbym być złym prorokiem, ale mam nieodparte wrażenie, że te balony to były balony szpiegowskie po prostu. I one z powietrza obserwowały to, co się dzieje w Polsce w sferze wojskowej. A Rosjan interesuje choćby to, jak
wygląda kwestia pomocy zbrojnej dla Ukrainy, świadczonej przez Polskę, jak wygląda nasza infrastruktura, jak wyglądają nasze linie kolejowe, drogi, autostrady, etc., etc. To wszystko bardzo ważne informacje, jakby się chciało ze strony rosyjskiej przeciwdziałać dostawom broni i amunicji dla Ukrainy. Tym bardziej, że albo gdyby się chciało gdzieś tam w przyszłości zaplanować na przykład atak na Polskę, to zdjęcia, które mogą robić takie balony, sprzęt umieszczony w takich balonach szpiegowskich, no może tutaj dać odpowiedź na bardzo wiele pytań. Także no nie wierzcie Państwo, że to były balony meteorologiczne. To by wskazywało na to, że Władimir Putin w tych czasach trudnych geopolitycznej zawieruchy nie ma nic innego do roboty, tylko się zajmować prognozowaniem pogody nad Mazurami. No, wiele rzeczy jestem w stanie uwierzyć, ale nie w to. Także łżą, jak zwykle, wprowadzają w błąd opinię publiczną. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że o tym, że zbliża się atak Rosji na Ukrainę, polskie władze się dowiedziały od Amerykanów już w listopadzie 2021 roku i nic z tą wiedzą nie zrobiły. I wydaje mi się, że tutaj jest niefrasobliwość, beztroska dokładnie tego samego kalibru. Także ciekaw jestem i czekam z niecierpliwością na wyniki badania tych balonów meteorologicznych amerykańskich. Co to tam z nich wyniknie? Tymczasem Poczta Polska rakiem wycofała się ze swojego pomysłu emisji okolicznościowych znaczków poświęconych żołnierzom wyklętym. 1 marca obchodziliśmy po raz któryś tam w Polsce Dzień Żołnierzy Wyklętych, czyli dzień, w którym upamiętniamy polskie podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej. Piękna, chociaż tragiczna karta w dziejach naszego kraju. Ktoś z Państwa mi przysłał pytanie, co ja sądzę o żołnierzach wyklętych. No, ja klękam przed nimi jako ludźmi, ludźmi honoru, wielkimi patriotami, którzy się nie zeszmacili żadną formą kolaboracji z reżimem, ludzi, którzy całe swoje życie poświęcili służbie dla Polski, nawet w czasach beznadziejnych. No, równocześnie uważam, polityczny ich wybór, honorowy był wybór oczywiście znakomity, wspaniały, natomiast polityczny niekoniecznie, bo Polska potrzebowała wtedy bohaterów żywych, a nie martwych. No ale wielu z nich nie mogło wrócić do normalnego życia i się ukrywać, bo zaraz zostaliby zidentyfikowani przez bezpiekę. Natomiast poczucie patriotyzmu, szlachetności tych ludzi jest oczywiście godne jak najwyższego szacunku. Żołnierze wyklęci to jest taki epizod naszej historii, który pokazuje, że Polaków tak naprawdę nigdy się nie da złamać. Że przychodzi taki moment, w którym Polacy się zawsze postawią i nawet w najczarniejszych momentach swojej historii zawsze przetrwają jako naród. Tutaj żołnierze wyklęci są tego wspaniałym przykładem. Natomiast dlaczego Poczta Polska się wycofała z emisji tych znaczków okolicznościowych? No, tego nie wiem, sprawa jest dziwna, bo to nie ma żadnego wytłumaczenia. Ale można sobie to tłumaczyć postępującą kosmopolityzacją życia polskiego i rugowania z polskiej tradycji, z polskiej historii, z polskiej kultury, z polskiej edukacji, wszystkiego, co daje nam powody do dumy. Więc wstyd dla Poczty Polskiej, że odstąpiła włączenia się w przypominanie o żołnierzach wyklętych. Żołnierze wyklęci pewnie się w grobach przewracają, jak widzą już z lepszego świata, jak wygląda Polska, której poświęcili swoje życie, za którą walczyli i umierali. No, wstyd dla Poczty Polskiej. Może kolejny dzień żołnierzy wyklętych 1 marca 2025 roku już będziemy obchodzić ze znaczkami Poczty. Miejmy taką nadzieję. Mówię o tym też dlatego, że mamy drugi krok pani Barbary Nowackiej, która zmienia program edukacji, zmienia go w sposób radykalny, bo usuwa z podstaw programowych kolejne dzieła Polski, na przykład pana Tadeusza, Redutę Ordona, usuwa noblistów. Państwo przecież wiecie, że mamy w dziedzinie literatury aż 5 nagród Nobla przyznaliśmy, prawda? Sienkiewicz dostał Nobla, Rejmont dostał Nobla, prawda? Rejmont za Chłopów, Sienkiewicz za Quo Vadis. Ja czytałem i jedną powieść, i drugą. Wspaniałe powieści. Akurat bym rekomendował polskim nauczycielom, polskim patriotom
i uczenie się, czytanie, czytanie tych lektur, uważam, że one akurat powinny być obowiązkowe. Ale co więcej, z podstawy programowej znikają też hymny. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że w 1927 roku, kiedy wybierano hymn Polski, to głównym kandydatem była rota Marii Konopnickiej. Ostatecznie się zdecydowano na Mazurka Dąbrowskiego, co wzbudziło trochę protestów, bo Mazurek Dąbrowskiego był napisany na cześć Jana Henryka Dąbrowskiego, który był masonem, i to jest taka postać dość dwuznaczna. Napisał hymn Józef Wybicki, który też był związany ze środowiskami masońskimi. Trzecim utworem, który w 1927 roku się pretendował do hymnu polskiego, był hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego. No, władze ówczesne sanacyjnej Polski się na to nie zdecydowały, a teraz pani minister Nowacka wyrzuca z podstaw programowych wszystkie te hymny, te trzy hymny i ich autorów, bo w ogóle zniknie z podstawy programowej Maria Konopnicka. Krasickiego zostaną bajki tylko, prawda? Pozostałe dzieła znikają. Wisienką na torcie jest zmiana Romeo i Julia. No, dramat, który jest szekspirowski, który już ponad 500 lat jest jednym z najważniejszych dzieł literackich w Europie, znika, a w jego miejsce wchodzi lektura pod tytułem Stróżki autorstwa niejakiej Marii Halber. Czy ktoś z Państwa słyszał o tej wielce utytułowanej pisarce Marii Halber, bo ja się o niej dowiedziałem po raz pierwszy. Także w dramatycznie złą stronę idą zmiany w polskiej edukacji, ale z czego one wynikają? Tu się Państwo zdziwicie. Otóż 23 lutego tego roku, czyli dwa tygodnie temu, odbyła się w Pałacu Prezydenckim taka posiedzenie takiej rady, jak ona się tu nazywa. O, Rada do Spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania jest takie ciało, które przy prezydencie Dudzie działa. Jego przewodniczącym jest pan profesor Andrzej Waśko. I pan profesor Andrzej Waśko tutaj wydał takie oświadczenie, które zupełnie się nie przebiło nigdzie w mediach. Ja je przez czysty przypadek znalazłem. I on pisze tak, że członkowie rady, czy tej rady, o której mówię, tej rady właśnie edukacji, młodzieży i wychowania, która działa przy prezydencie, członkowie rady omawiali unijne zamiary wobec europejskiej edukacji właśnie w kontekście planów Ministerstwa Edukacji, dostrzegając wzajemne związki między nimi. I pisze dalej pan profesor Waśko tak. Powołanie Europejskiego Obszaru Edukacyjnego jest ściśle związane ze zmianami, jakie nowe planowane traktaty europejskie wprowadzają do kompetencji Komisji Europejskiej. O co tutaj chodzi? Chodzi o taki dokument pod nazwą Europejski Obszar Edukacji, czyli European Education Area. Ma on wejść w życie w 2025 roku, czyli tak naprawdę no już za rok, za niecały rok. I ma on łączyć wszystkie systemy edukacji państw członkowskich w Unii Europejskiej, dawać tam między innymi podstawy programowe i tak dalej. I co najważniejsze, to kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie Unia Europejska, tak wynika z unijnych dokumentów. I pan profesor Waśko pisze tak. Zbliżamy się do wniosku, że te zmiany są realizacją owych podstawowych założeń Europejskiego Obszaru Edukacji i priorytetów, które dla edukacji w krajach Unii Europejskiej proponuje Parlament Europejski. I teraz ja sobie zacząłem czytać na stronach Parlamentu Europejskiego o tym European Education Area. I cóż ja tutaj widzę? No przede wszystkim, że on ma charakter skrajnie antynarodowy, antyeuropejski, antychrześcijański, a jego główną ideą jest tak zwana inkluzywność. No, kto nie wierzy, niech sobie przeczyta na stronach Parlamentu Europejskiego. I teraz, jak rozumieją to autorzy? Tutaj będzie cytat ze strony Parlamentu Europejskiego. Inkluzywność rozumiana jako edukacja włączająca nowinkarstwo i metody dekonstrukcji paradygmatu szkoły. Jakiś taki bełkot, ja sobie to przetłumaczyłem z angielskiego. I tutaj teraz jest ciąg dalszy tego, że piszą tutaj tak, że wspólny europejski obszar edukacyjny
nie jest, tak jak przez ostatnie lata była identyfikowana, pomocą dzieciom niepełnosprawnym i innowacją, natomiast ma doprowadzić do wyzwolenia kreatywności ucznia. Państwo coś z tego rozumiecie? Bo ja nie. I teraz, proszę Państwa, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w każdym z krajów członkowskich straci swoją autonomię, będzie tylko realizatorem polityki Unii Europejskiej, która będzie decydować o wszystkim, czego się mają uczyć dzieci. I tak tutaj na przykład o tej edukacji inkluzywności czytam sobie na stronie Parlamentu Europejskiego tak. Edukacyjna ideologia inkluzywnego społeczeństwa przyszłości wprowadza nową metodykę wprowadzającą najbardziej odpowiadającą idei włączenia, czyli ocenianie kształtujące. Jest to oparte na konstruktywizmie poznawczym. Usuwa dotychczasowy paradygmat edukacji, jakim była relacja uczeń-mistrz, zastępując go nowym paradygmatem równości i partnerstwa. To przetłumaczyłem sobie, prawda, z tego bełkotu lewackiego, który można znaleźć na stronie Parlamentu Europejskiego. I tutaj znalazłem, proszę Państwa, relację z wizyty w Warszawie w styczniu tego roku. Pani, która się nazywa Iliana Iwanowa, bardzo ciekawe europejskie nazwisko, i ona obiecała wsparcie dla polskiego systemu edukacji kwotą 200 milionów euro, ale na wsparcie tak zwanej edukacji globalnej, która ma być w Polsce zainstalowana, a ta edukacja globalna to ma być właśnie system edukacji robiony według totalniackich zapędów Unii Europejskiej i sterowany dokładnie z Brukseli. Prawda? I o co tutaj chodzi? No, jakie są główne założenia? No więc przede wszystkim likwidacja pierwiastków narodowych. Nie można będzie uczyć niczego, co jest polskie. Zamiast tego będą inni, nie wiadomo jeszcze do końca jacy, autorzy jakichś tam książek, albo w ogóle nie będzie książek. W każdym razie likwidacja pierwiastka narodowego to jest pierwszy przypadek. Drugi to jest walka z depresją i problemami psychicznymi uczniów. Wydawałoby się, że tym się powinny zajmować placówki zdrowotne, a nie szkoły. Prawda? Trzeci to jest szkoła przyszłości, która forsuje rozwijanie potencjału i koncentruje się na uczniu. Co to znaczy? Przecież to jest jakiś naprawdę marksistowski bełkot. Prawda? I tak dalej. I tutaj jest ciekawostka w związku z wizytą pani Ilary Ilianowej, która mówi, że ma zostać zatrudnionych 50 tysięcy psychologów i pedagogów specjalnych w obszarze doradcy dostępności uczenia. Proszę, coś niesamowitego. I teraz, jaki jest cel tych działań? No, cel tych działań jest taki, żeby, moim zdaniem, żeby uformować nowego człowieka, którego się od najmłodszych lat będzie uczyć czegoś zupełnie innego niż dotychczas, którego się systemem edukacji oderwie od tożsamości jego narodowej. I tutaj znalazłem jeszcze ciekawą rzecz, która ma w tym dokumencie pod tytułem Europejski Obszar Naukowy. Otóż ma tu być tak, jednolita matura z perspektywą mobilności studentów. Ujednolicenie kształcenia nauczycieli, harmonizacja systemów nauki, prawda? Inkluzywność, coś strasznego. Także znalazłem też tutaj, kiedy się już tym zainteresowałem, zalecenia Rady Komisji Europejskiej, które wpłynęły do Sejmu 16 listopada 2023 roku. Patrzcie Państwo, wtedy, kiedy trwała awantura o rząd, durna awantura, kiedy tam, prawda, Morawiecki sobie powoływał jakiś dwutygodniowy rząd, Tusk go krytykował i tak dalej. Cała Polska się na tym skupiała. I wtedy wpłynęły do Sejmu zalecenia Rady Komisji Europejskiej, które mają nazwę Europa w ruchu, mobilność edukacyjna dla wszystkich. I
Ten dokument się zaczyna od takiego zdania. W pełni zobowiązuje się do urzeczywistnienia do 2025 roku europejskiego obszaru edukacji. Musimy likwidować trudności w uczeniu się i poprawiać dostęp do wysokiej jakości edukacji. Musimy umożliwić osobom uczącym się łatwiejsze przemieszczanie się między systemami kształcenia w różnych krajach. Musimy też zmienić kulturę edukacji w kierunku uczenia się przez całe życie, co przyniesie korzyści nam wszystkim. Dokument podpisany przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią Ursulę von der Leyen. I pani Ursula von der Leyen pisze tutaj o tym, że trzeba w nowatorski sposób lokować środki na edukację, że trzeba wprowadzić mobilność edukacyjną, czyli to, żeby uczniowie mogli się uczyć w różnych krajach, prawda, w związku z czym trzeba ich oderwać od pierwiastków narodowych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Kształcenie kadr dydaktycznych przez podmioty ponadnarodowe. O, tak pisze pani Ursula von der Leyen. Prawda? I co się stało dalej? Otóż ten dokument trafił do Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Sejmie, która przyjęła go bez poprawek i trafił potem do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która nie wniosła żadnych zastrzeżeń. Patrzcie państwo, Unia Europejska przysyła coś takiego, dokument, z którego wynika, że będzie prowadzona edukacja odrywająca młodych Polaków od ich narodowej tożsamości, i Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży działająca w Sejmie, składająca się z posłów, których myśmy wybrali, głównie z PiS-u, mówi, że problemu nie ma. Nie widzi, nie ma do niego żadnych zastrzeżeń. No coś szokującego zupełnie. Czytamy dalej. Oddajmy jeszcze raz głos pani von der Leyen. Uformowani według tych zaleceń uczniowie mają się identyfikować jako obywatele Europy, a nie obywatele poszczególnych państw narodowych. Tak właśnie pisze pani von der Leyen. I teraz, proszę państwa, ja nie byłbym sobą, gdybym nie popatrzył jeszcze, jakie to zmiany programowe za tym idą. Co do języka, to mówiliśmy, że do języka polskiego znika, prawda, cała literatura, z której możemy być dumni, Konopnicka, Sienkiewicz, Raymond, Prus, prawda, a wchodzą jakieś absurdy typu pani Halberowej, o której nigdy wcześniej nie słyszałem, ale ja sobie też zadałem pytanie, żeby trochę głębiej spojrzeć i proszę państwa, wpadł mi w ręce taki dokument Podstawy programowe przedmiotu Geografia dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, z geografia dla szkoły podstawowej, prawda? No moja świętej pamięci babcia była nauczycielką geografii. Dziękuję tym z państwa, którzy czasem mi w komentarzach piszecie, że byliście uczniami mojej świętej pamięci babci. Zawsze się łezka wokół kręci, jak się wspomina czasy dzieciństwa. No ale weźmy to właśnie podstawy nauki geografii. Ja lubiłem geografię jako uczeń, zawsze mi się kojarzyła z krajami innymi, z podróżami, z oceanami, żaglowaniem i tak dalej. I teraz tutaj w tym dokumencie do geografii Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje odchudzanie podstawy, prawda? Odchudzanie podstawy, czyli to tłumacząc to na polski, to znaczy zmniejszenie tego obszaru dydaktycznego z geografii, czyli mniej geografii w geografii, prawda? I tutaj czytamy tak, że oznacza to wykreślenie wszelkich empirycznych działań ucznia pozwalających na poznanie właściwości wszechświata, potencjału geograficzno-gospodarczego państwa, regionu i bezpośredniego otoczenia. No to pogrzyba taka geografia, jak się z niej ma to wszystko wyeliminować. No przecież to absurd zupełny. I tutaj jest wyjaśnienie, że ma to skutecznie pozbawić ucznia wiedzy o zasobach materialnych i niematerialnych niezbędnych dla utrzymywania i budowania siły oraz konkurencyjności państwa, jak również umiejętności uczestniczenia w rozwoju państwa i godnego w nim życia w przyszłości. No przecież, proszę państwa, to piszą wariaci, naprawdę wariaci. I teraz patrzcie państwo, co tu jeszcze mamy w tych podstawach programowych dla geografii. Wykreślenie prowadzenia przez ucznia samodzielnej obserwacji gwiazdozbiorów nieba północnego na rzecz wprowadzenia poznania ciał niebieskich na podstawie zdjęć i innych różnych materiałów źródłowych. No, nie przesłyszeliście się państwo. Cytat. Ta następna rzecz. Wykreślenie własnych obserwacji ucznia pozwalających mu na identyfikowanie czynników warunkujących mikroklimat miejsca, w którym zlokalizowana jest jego szkoła.
Wykreślenie opisu przebiegu rocznego temperatur powietrza i opadów atmosferycznych. I tak dalej, i tak dalej. A teraz dlaczego? To jest bardzo ciekawe uzasadnienie, ponieważ siedząc przed ekranem komputera lub smartfona, w okularach dostarczających bodźce bezpośrednio do oka i ucha, uczeń nie będzie w stanie tego zadania wykonać. Wniosek sobie Państwo sami wyciągnijcie. I teraz, proszę Państwa, mam tu prawdziwą perełkę dla Państwa. Otóż no bo tutaj jest jeszcze cała gama jeszcze rozmaitych innych obszarów wiedzy, których się trzeba przy okazji nauki geografii młodego człowieka pozbawić, na przykład co wyklucza ta geografia po nowemu. Wszelkie zadania odwołujące się do regionalizmu i umożliwiające poznanie cech kulturowych, geograficznych i społecznych lokalnego obszaru. Prawda. W podstawie programowej, tutaj czytam w interpretacji, nie ma odwołania do regionalizmu jako środowiska fizycznego, nie ma odwołania do tożsamości regionu, tradycji rodzinnych, zwyczajów, odrębności kulturowej i tak dalej, i tak dalej. Zamiast tego wprowadza się pojęcie ludzkości. Czyli młody absolwent geografii będzie mówił tak, że mieszkam na osiedlu, w którym otaczająca mnie ludzkość zajmuje się na przykład czymś tam. Coś niesamowitego. I tutaj następna rzecz, którą usuwamy z nauki geografii. Weryfikowanie hipotez dotyczących perspektyw rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce. Ocena możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce. Ocena możliwości perspektyw rozwoju żeglugi rzecznej w Polsce. Wyróżnianie cech gleb na mapie Polski oraz ocena ich przydatności rolniczej. Etc., etc., etc. Wykreślenie roli turystyki i krajoznawstwa w poznawaniu zróżnicowania krajobrazów przyrodniczych i kulturowych. Jak można poznawać swój kraj bez roli turystyki i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, jest wisienka na torcie. Uważajcie Państwo, bo spadniecie z krzeseł. Otóż, jak wyobrażają sobie nową geografię spece od edukacji z Unii Europejskiej i z Ministerstwa Edukacji Narodowej? Otóż, uwaga, uczeń ma zdobywać wiedzę w wirtualnej przestrzeni. To znaczy, jeżeli ja to dobrze rozumiem, może rozumiem źle, bo ekonomia polityczna socjalizmu i geografia polityczna socjalizmu jest nierozumiała, to taka, że oni chcą wszystkie narodowych pierwiastków młodego człowieka oduczyć, a zamiast tego zaserwować mu świat wirtualny, który on ma znać ze smartfona, z komputera i tam go uczyć rozmaitych dyrdymałów. No i oczywiście inkluzywność, czyli włączanie wszystkiego. I tutaj jest takie zdanie, że uczeń ma identyfikować zależności przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czasowe między elementami przestrzeni geograficznej oraz zależności przyczynowo-skutkowe między ruchami LGBT. Tak będzie wyglądać geografia. Szkoda się, proszę Państwa, denerwować. Naprawdę. Szkoda się po prostu denerwować. Ale mam taki apel do wszystkich Państwa, którzy jesteście rodzicami. Poczytajcie sobie podręczniki i podstawy programowe innych przedmiotów i przysyłajcie mi. Ja będę takie rzeczy nagłaśniał, bo te rzeczy są naprawdę godne nagłaśnienia. Przecież to woła o pomstę do nieba. Z języka polskiego usuwają naszą literaturę. Z historii usuwają żołnierzy wyklętych wojny, prawda? I w zasadzie nie wiem, o czym ta historia ma być. Z geografii usuwają w zasadzie wszystko, żeby młody człowiek na geografii uczył się tylko analizy tam wirtualnej przestrzeni, która go otacza w smartfonie. No coś niebywałego. To się po prostu nie mieści w głowie. Mamy kolejny skandal z cyklu Niezawisłe Sądy. Jan Bienias, kierowca furgonetki związany z Fundacją Pro Prawo do Życia Mariusza Dzierżawskiego, został przed Niezawisłym Sądem w Szczecinie ukarany astronomiczną karą 30 tysięcy złotych za
sugerowanie powiązań między aktywistami Rainbow Jasnymi, a tymi, którzy uprawiają obrzydliwości na dzieciach. Tak muszę to mówić naokoło ze względu na algorytmy YouTube'a. Otóż co się stało? Wielce czcigodny kolega Jan Bienias zorganizował w ramach Fundacji Pro Prawo do Życia taką akcję Stop Pedofilii i ciężarówką, furgonetką z takimi hasłami tam przeciwko tym dewiacjom na szkodę dzieci wyjechał na ulicę Szczecina. Szczecin nie był przypadkowy, bo akurat inny niezawisły sąd wsadził tam do kryminału za nadużycia seksualne na rzecz dzieci lokalnego działacza Koalicji Obywatelskiej, który tak się stało, że był też jednym z liderów lokalnego lobby Rainbow Jasnych. I tenże polityk Krzysztof F. razem ze swoim partnerem prowadził w Szczecinie restaurację, która zasłynęła z organizacji randek dla Rainbow Jasnych. Potem założył stowarzyszenie Równość na Fali, które najpierw działało pod nazwą Kampania Przeciw Homofobii Szczecin. No i trafił do kryminału w sierpniu 2020 roku za to, że wykorzystał seksualnie 13-letniego chłopca, a przed wykorzystaniem usiłował mu jeszcze podać narkotyki. Potem startował do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. I w tych samych wyborach z tej samej listy startował inny Rainbow Jasnych, który doniósł na Janka Bieniasa do niezawisłego sądu. I sprawa się toczyła z artykułu o zniesławienie, czyli ze sławetnego artykułu 212 kodeksu karnego, z tego, którego ja już nieskończoną ilość razy sam stawałem przed niezawisłymi sądami. I kolega Janek Bienias wyjechał furgonetką należącą do Fundacji PRO na ulicę Szczecina i tam miał umieszczone na plandece takie hasła, czego Rainbow Jaści chcą uczyć nasze dzieci. No i tutaj była odpowiedź. 4-latki masturbacji, 6-latki wyrażania zgody na seks, 9-latki pierwszych doświadczeń seksualnych i orgazmu. No i zorganizował taką akcję, jeździł sobie po Szczecinie. Nikomu to tak naprawdę nie przeszkadzało. W Szczecinie korki są znacznie mniejsze niż w Warszawie. Poza tym właśnie działaczem Koalicji Obywatelskiej, który doniósł na Janka Bieniasa, i niezawisłe sądy w Szczecinie aż w dwóch instancjach przyznały mu rację. I to będzie kosztowało Jana Bieniasa 30 tysięcy złotych kary i 1500 złotych opłaty za apelację i jeszcze pewnie coś tam za opłaty adwokackie dla przeciwnika procesowego. Natomiast sąd niezawisły stwierdził tak. Nie wolno publicznie sugerować powiązań między aktywistami, no tutaj cztery litery, a słowo na P, czyli dewiacją obliczoną na krzywdzenie dzieci. Tak to powiedzmy. Dlaczego nie wolno? Niezawisłe sądy w Szczecinie zakazały czegoś takiego. Nie wiadomo na jakiej podstawie, no ale zakazały i Janek Bienias ma 31,5 tysiąca do zapłaty. Także ciekawostką jest też to, kto jest poszkodowanym w tym procesie. Otóż poszkodowanym są, jak tutaj czytam w salomonowym uzasadnieniu logicznego wyroku, bliżej nieokreślone i niesprecyzowane lobby Rainbow Jasnych. Także trafił ten wybitnie odważny działacz na ławę oskarżonych za znieważenie bliżej nieokreślonych grup. I to jest może humorystyczne, gdyby nie to, że przecież kwota 30 tysięcy złotych to jest ogromna kwota dla, nie tylko dla Janka Bieniasa. No każdy z nas by się przecież chyba zemdlał, jakby się dowiedział, że ma taką kwotę płacić. No, co ciekawe, to niezawisłe sądy drugi raz już potraktowały Janka Bieniasa paskudnie, ponieważ wcześniej on został wyszarpany w Warszawie z wnętrza swojej furgonetki, pobity przez jakiegoś Rainbow Jasnego aktywistę i wtedy sąd niezawisły warszawski tym razem przyznał rację temu aktywiście, twierdząc, że Janek Bienias go sprowokował, bo sobie jeździł po ulicach Warszawy
tam z jakimiś hasłami, które się Rainbow Jastym nie podobało. No ja wtedy zadałem takie publiczne pytanie, czy jak ja będę jeździł po Warszawie swoim samochodem z jakimś napisem, który się Rainbow Jastym będzie podobał, to czy też trafię do kryminału? No bo jeżeli trzeba się zdecydować, prawda, no trzeba albo trzeba karać tak, za to, co się podoba i co się nie podoba Rainbow Jastym, albo nie można karać za nic. No ale logika w sądzie nie jest częstym gościem. Ja pamiętam, jak kiedyś na jednej z moich spraw karnych, jeszcze kiedy byłem moim młodym, początkującym dziennikarzem, odpowiadałem z tego samego paragrafu za zniesławienie za pomocą środka masowego przekazu. Przywołałem jakieś fakty i wyciągnąłem z nich logiczny wniosek. To niezawisły sędzia prowadzący rozprawę mi zwrócił uwagę, mówi: panie Szymowski, ale logiczne rozumowanie nie może być w sądzie dowodem. Miał rację, ja sobie to zapamiętałem i właśnie o tym się przekonał teraz Janek Bienias. Skoro mówimy już o sprawach seksualnych, to właśnie do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy. Patrzcie Państwo, widzicie to Państwo na ekranach. Zmiana kodeksu karnego. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą zmienić kodeks karny, a konkretnie artykuł 197, to jest artykuł mówiący o gwałcie. I artykuł 197, paragraf 1, on teraz brzmi tak, posłuchajcie Państwo. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. I teraz jak będzie brzmiał ten artykuł po nowelizacji? Patrzcie Państwo. Kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody przez tę osobę, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Wiecie Państwo, czym się to różni? Bo to z pozoru jest błahostka. Otóż to się różni tym, że ten artykuł jest tak skonstruowany, że będzie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej każdego de facto, każdego mężczyznę, jeżeli zgłosi się do apolitycznej prokuratury kobieta i powie, że uprawiała z nim seks bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody. Taki mężczyzna wtedy zostanie zatrzymany, trafi za kraty, będzie mu grozić pozbawienie wolności na czas nie krótszy od lat 3, czyli teoretycznie nawet 20 czy 30 lat kryminału. I to jeszcze samo w sobie można byłoby uznać za semantykę nietrafioną, ale przecież wtedy, jak już taki facet będzie siedział w kryminale, to panienka, która się z nim przespała, pójdzie do adwokata, który wytoczy takiemu facetowi sprawę o 500 000 zł na przykład, albo o 1 000 000 zł, no i on będzie miał do wyboru albo spełnić roszczenia takiej panienki i wyjść z kryminału gołym i wesołym, albo nie. No i wtedy siedzieć sobie do czasu, aż zmieni zdanie, prawda? Przy czym znając polskie niezawisłe sądy i polską apolityczną prokuraturę, to tak na dobrą sprawę będzie można każdego oskarżyć o gwałt, nawet jak się z nim nie spało, prawda? No przychodzi do niezawisłej prokuratury kobieta i mówi: no, wysoki sądzie, panie prokuratorze, zgwałcił mnie Szymowski. No a kiedy panią zgwałcił? W nieustalonym czasie, w nieustalonym miejscu. No jakiś przedział czasowy, na przykład 0,5 roku temu, albo 3 lata temu, no to bach, przyjeżdża po mnie o 6 rano policja, pakują mnie do aresztu, a pan mecenas pisze mi pozew. No to, panie Szymowski, 500 000 odszkodowania dla mojej klientki i wychodzisz pan z kicia, albo sobie pan w tym kiciu gnij. Tak to będzie wyglądać po zmianie. Także środowiska feministyczne pewnie stoją za tą zmianą. Ech. Jak może być głupiej, to będzie. Ciekawa wiadomość numer 4. Otóż Times of Israel poinformował, że izraelscy uczniowie ponownie będą uczestniczyć w zorganizowanych przez Tel Awiw wycieczkach do niemieckich obozów koncentracyjnych, między innymi Auschwitz. No bardzo się cieszę, że Times of Israel pisze o niemieckich obozach koncentracyjnych Auschwitz, tu szapoba. Ale proszę Państwa, jest jeszcze druga informacja, troszeczkę bardziej niepokojąca. O wznowieniu wycieczek postanowiono po analizie czynników dotyczących bezpieczeństwa oraz zagadnień logistycznych, a także po zakończeniu procesu pedagogicznego, którego celem było zbadanie i odpowiednie dostosowanie celów i programu tych wyjazdów. Tak ogłosił izraelski resort edukacji, który cytuje portal Times of Israel. Ja
się zastanawiam nad jedną rzeczą. Otóż kiedyś pochwaliłem pana profesora Piotra Glińskiego, fatalnego ministra kultury, no ale za jedną rzecz trzeba go było pochwalić, za to, że podpisał właśnie ze swoim izraelskim odpowiednikiem umowę, na podstawie której strona polska przejęła odpowiedzialność za bezpieczeństwo izraelskich turystów. I ja jestem bardzo ciekaw, czy to porozumienie obowiązuje, bo to, co nas bardzo denerwowało przez lata, to to, że za izraelskimi za izraelską młodzieżą przyjeżdżali uzbrojeni funkcjonariusze izraelskich służb, chodzili po Warszawie z bronią, ochraniając swoich podopiecznych. Żadne przecież państwo czegoś takiego nie może tolerować. I pan profesor Gliński podpisał umowę, która to regulowała. Jestem bardzo ciekaw, czy ta umowa teraz będzie obowiązywać i czy też znowu będziemy mieli do czynienia z uzbrojonymi funkcjonariuszami izraelskimi chroniącymi dzieci z izraelskich szkół na polskich ulicach. No, zobaczymy. W każdym razie przyglądajcie się państwo też tej sprawie. Mówiłem tydzień temu o raportach Centralnego Biura Śledczego i Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji na temat przestępczości ukraińskiej. No i nie trzeba było długo czekać. W środę warszawscy policjanci zatrzymali dwójkę uchodźców z Ukrainy, którzy zajmowali się handlem narkotykami na masową skalę. W ich mieszkaniu znaleziono 40 kg narkotyków wartych 2,5 miliona złotych. No i tutaj sobie czytam, że para miała szeroki asortyment narkotyków, LSD, mefedron, marihuanę, haszysz, amfetaminę, do wyboru, do koloru. I co ciekawe, w trakcie przesłuchań para ukraińska złożyła zeznania, z których wynikało, że sądzili, że jako uchodźcy są poza wszelkimi podejrzeniami i nie muszą się spodziewać wizyty polskich policjantów. O. Prawda? Ciekawe, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo prawdomówni ludzie, co by nie powiedzieć. Trafili do aresztu, grozi im do 12 lat pozbawienia wolności, ale te zeznania, w których oni twierdzą, że się nie spodziewali wizyty policji, bo uważali, że są nietykalni jako uchodźcy, to jest bardzo ciekawy fragment tej sprawy. To jest tyle, jeśli chodzi o wiadomości krajowe. Mam też dla państwa parę wiadomości ze świata. Zacznę od takiej, która mnie najbardziej zaciekawiła. Otóż przed sądem w Stanach Zjednoczonych stanie szef jakuzy, który jest oskarżony o to, że handlował materiałami radioaktywnymi z Iranem, to znaczy DEA, czyli amerykańska organizacja zajmująca się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, ku zdumieniu narkotykowej, otrzymała od swoich tajnych źródeł informację, że pan, jak on się nazywa, Esavaji Tashagava, o, tak się nazywa ten szef jakuzy, Esavaji Tashagava, on chce sprzedać materiały radioaktywne służące do produkcji bomby nuklearnej i szuka kontaktów z Iranem. Więc podstawiono mu agenta DEA udającego pułkownika irańskich wojsk. On się dał na to nabrać i w Birmie zorganizował spotkanie w celu sprzedaży materiałów radioaktywnych. Udowodnił, że posiada te materiały radioaktywne. W aktach śledztwa są zdjęcia tych, nie wiem jak to powiedzieć, takich metalowych pudełek z odpadami radioaktywnymi i zdjęcia licznika Geigera, czyli tego licznika, który liczy promieniowanie. I jemu postawiono 7 zarzutów, za każdym mu grozi od 25 lat więzienia do dożywocia. Pan Tashagava będzie sądzony przez sąd dla miasta Nowego Jorku i on się oczywiście do winy nie przyznał, natomiast prokuratura pisze, że ona nie wie, skąd on miał dostęp do materiałów radioaktywnych, że być może to były japońskie materiały radioaktywne, być może, w każdym razie szukają na to pytanie jeszcze odpowiedzi. Bardzo ciekawa historia. Zobaczymy, co z niej wyniknie. Będę się jej przyglądał, bo handel materiałami do produkcji bomby atomowej przez szefa jakuzy to jest historia, która się nie zdarza często. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Szokujące informacje dochodzą nas z Anglii. Otóż okazuje się, że wśród osób zaszczepionych, zaszprycowanych w okresie mniemanej pandemii jest 1 milion zgonów, podczas gdy tymczasem w populacji niezaszczepionych 61 tysięcy zgonów. Takie informacje
publikuje The Sun w oparciu o dane UK Health Security Agency, czyli Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Zjednoczonego Królestwa, które ona zrobiła już w lipcu 2022 roku, ale nie podano ich do wiadomości publicznej ze względu na jakieś tam tajemnice państwowe. I tutaj są podane następujące dane. Otóż 18,9 miliona ludzi odmówiło pierwszej dawki szprycy, 21,5 miliona odmówiło drugiej dawki szprycy. Wśród nich 2,6 miliona odmówiło i pierwszej, i drugiej, prawda? 30,4 miliona odmówiło trzeciej dawki, a zatem 63,4 miliona ludzi zostały zaszczepione choćby jeden raz. I tutaj jest napisane, że 34% społeczności brytyjskiej nie poddało się drugiej dawce, 50% trzeciej, a w ogóle populacja zaszczepionych to jest około 95%. I wśród nich milion zgonów w ciągu 23 miesięcy, a wśród niezaszprycowanych 61 tysięcy. Także no, proporcje zupełnie niesamowite. Bardzo niepokojące informacje z Frankfurtu nad Menem. Frankfurt nad Menem tym razem pierwszy raz oficjalnie uczci Ramadan. Na jednym z głównych deptaków Frankfurtu nad Menem za pieniądze już ratusza umieszczono napis Szczęśliwego Ramadanu. Jest to efekt starań około 15% mieszkańców Frankfurtu, którzy się identyfikują jako muzułmanie. Wcześniej taką samą inicjatywę zrealizowano w Londynie. I tutaj jeszcze ciekawostka, wisienka na torcie. Od 50 do 100 tysięcy euro będzie kosztować iluminacja miejska w związku z tym, że w związku właśnie z Ramadanem. Także od 10 marca do 9 kwietnia tkwi Ramadan i przestrzegać go będzie od 100 do 150 tysięcy muzułmanów mieszkających we Frankfurcie nad Menem. Wnioski wyciągnijcie sobie Państwo sami. Na koniec jeszcze wiadomość dobra, która przychodzi do nas hen z dalekiego zakątka świata, bo aż z Salwadoru. Mianowicie resort edukacji Salwadoru wycofuje ze szkół materiały promujące Rainbow Jastych. Jest to jeden z elementów konserwatywnego zwrotu w polityce tego państwa, któremu przewodzi prezydent Nayib Bukele. No i prezydent Nayib Bukele wydał nakaz usunięcia z nauczania wszystkich elementów propagandy Rainbow Jastych. Zawarto w tej sprawie i wdrożono w życie specjalną instrukcję Ministerstwa Obrony. Prezydent Nayib Bukele mówi tak: oni przychodzą i chcą włączyć do systemu edukacji pseudonaukę, rzeczy sprzeczne z naturą, zmuszają nas, byśmy płacili za edukację sprzeczne z naturą, sprzeciwiającą się Bogu, rodzinie, temu, czego oczekują rodzice. To jest prawdziwe zagrożenie dla szkół i musi zostać wykorzenione, mówi prezydent Salwadoru. To nie jest coś, co dzieje się tak, to jest plan, by zniszczyć przyszłe pokolenia. Także prezydent Nayib Bukele deklaruje wiarę w Chrystusa, sam siebie przedstawia jako gorąco wierzący katolik. Modli się często i mówi o tym, jak ważna jest religia i odwołanie się do prawa naturalnego. Także spodziewam się, że Salwator znajdzie się teraz na celowniku Rainbow Jastycznej Międzynarodówki. Zaczną się ataki na ten kraj, może nawet zostanie odłączony od Swifta, ale to nie jest powód do tego, żeby nie pogratulować dzielności panu prezydentowi Salwatoru. Kolejny po prezydencie Brazylii, prezydencie Argentyny i Trumpie, człowiek, który postanowił wydać twardą walkę lewactwu, także
na koniec bardzo dobra wiadomość. Zachęcam Państwa jeszcze raz do udziału w moich targach książki patriotycznej. 16 marca spotykamy się w Gdyni w Domu Rzemiosła przy ulicy 10 lutego 33. Od 10 do 20 będą do Państwa dyspozycji ponad 20 autorów ciekawych, interesujących książek patriotycznych. Poza mną będzie Marcin Rola, Stanisław Srokowski, Stanisław Michalkiewicz, Piotr Szlachtowicz, doktor Ewa Kurek, pani doktor Anna Mandrela, Adam Wielomski razem z żoną i szereg jeszcze innych bardzo ciekawych postaci. Gorąco liczę na Państwa obecność. Dziękuję też Państwu za wspieranie mojego kanału. Proszę o subskrypcję. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji, o udostępnianiu mojego kanału i moich podcastów wszędzie tam, gdzie uważacie to Państwo za stosowne. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i to, co ujawniam i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, tym zostawiam w opisie filmu linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a, mój numer rachunku bankowego. Z góry dziękuję za wszelkie formy wsparcia. Są przeznaczone na rozwój tego kanału. Przypominam też Państwu, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, detektywów, prawników, analityków, która pomaga Państwu rozwiązywać sprawy. Rozwiązaliśmy właśnie bardzo ciekawą sprawę zabójstwa prokuratora z Nowego Sącza. Opowiem Państwu za tydzień o tej sprawie. To, co ustalili moi detektywi, jest zupełnie szokujące i musicie Państwo to poznać jako opinia publiczna. Ja zawsze reklamuję swoje książki. Dzisiaj książka Zakazane śledztwo o tym, jak torpedowano dochodzenie do prawdy o śmierci Jana Pawła II. Nieznany zupełnie aspekt pontyfikatu naszego wielkiego papieża. Książka, która opisuje to, jak próbowano wyjaśnić okoliczności zamachu na niego, dlaczego się to nie udało przez ponad 30 lat, jaka wielka gra była prowadzona w celu zatuszowania prawdy. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia.